Katowice, Rock Hostel. Tu mieszkamy. Idziemy teraz na plażę. My jesteśmy ruch Collins Street i 14. Aveni. Evni. Evni. Uwaga, psy. Wygląda tak, jakby było jakoś wieczór. Prawdopodobnie popełniliśmy logistyczny błąd. Jesteśmy na Wynwood, ale chyba za wcześnie. Jest pusto, nic nie dzieje. Dokładnie w Vice City. To grał, ten wie. Mateusz, pozdrawiam cię z tej strony. Po angielsku to też tutaj za bardzo się człowiek nie dogada. W restauracji pan zapytał mnie, czy mówię po hiszpańsku. I ja nawet trochę mówię, więc nie miałam problemu. Ale zapytał o to tak, jakby w angielski w ogóle nie wchodził w grę. Cada uno. ¿Cómo quieres este anuncio? Como asistente virtual. Hey, Subway. Maju, powiedz babci, jak mówisz do Michałka. Michałek, kochany. Kłamliwa jest. Miami Beach, Las Vegas Beach.
wzięliśmy sobie sobeklap i turkey and roast beef. Nagrywam coś, Maja. Nagrywam coś, Maja. Okej. Co się mogło z nimi stać? Nie mam pojęcia. Próbuję to rozkminić. Co mogą z nimi zrobić? Więc teraz mamy misję. Poszukiwanie okularów. Jeżeli w polskich sklepach zoologicznych nie mogliście znaleźć schodków dla jamniczków, żeby sobie wchodziły na kanapy, w Ameryce takie mają. Mają. Zostały znalezione. W sensie nie znalezione, tylko kupione nowe oczywiście. Więc mission accomplished. I teraz misiu spełnia swoje dziecięce marzenie, proszę Państwa. Taco Bell. Mieliśmy taki problem, że zgubiliśmy zatyczkę do aparatu. To się jakoś nazywa, bo nie profesjonalnie chodzi. Tak, o to. Chodzi o to kółeczko. Byliśmy już daleko, ale wróciliśmy się i okazało się, że co? Że wystarczyło, że zostawiłam tego to człowieka samego w restauracji na kilka minut i już nie był w stanie wziąć wszystkiego ze sobą. Oganiała mnie i dlatego się spieszyłem, a robiłem coś. Nie było tak, no ale mimo wszystko wyszło całkiem spoko, bo właśnie przyszliśmy na coś słodkiego. I są to takie donaty z crispy i cream donut i kawki dwie. Nie wiem tylko jak będziemy je trzymać, bo tak, mamy te dziwne picie. Ale gorące. Spieszyć. I co? A co tam się wyświetla? Jakieś dziwne coś. A no i ogólnie znaleźliśmy to, no. Weź to, żebym to wsadziła. No i jedziemy, jedziemy teraz na Key West i dzisiaj śpimy na Key West. Na samym dole, na najbardziej wysuniętym na południe Southernmost miejscu. Tak się nazywa też nasz hotel. Larka. Jeszcze chciałam powiedzieć, że fajnie tutaj się tankuje. Ile zapłaciłeś? No prawie pełny zbiornik za 100 zł. No jak to przeliczyłem, to wyszło jakieś 2,50 czy 2,30. Dla mnie to jest zaskoczenie, bo to jest w cenie gazu w Polsce, tutaj benzyna jest normalna. Key
West. O, jakie molo fajne. Tutaj może chlapnąć czasy. Tak, jest taka straża, wiesz, może tam pójdziemy. No tak, pójdziemy. Pozdrawiamy. Widać tu coś? Najbardziej wysunięte na południe miejsce kontynentalne Stanów Zjednoczonych i 90 mil do Kuby. Yo. Treningi do słynnych walk kogucich tutaj się odbywają właśnie bez widzów. Tadam! Dobra, teraz opuszczamy Key West i kierujemy się do mojej babci, do Palm Coast. To jest za Orlando, jakoś godzinę i pół albo dwie. Stąd 7. Więc stąd 7 godzin, więc to jest długa podróż. Wcale nie za dużo. Idealnie. Cześć babcia. Że ktoś chciał to wyszedł. Ale... Czy jesteś zadowolony z tej ceny? Mogło być taniej to. Jesteśmy w Orlando. Mamy lot o 7.40, ale w związku z tym, że musimy być na lotnisku 4 godziny wcześniej, to w ogóle nie opłaca nam się brać żadnego hotelu. W ogóle nie powiedziałam, gdzie jedziemy, gdzie lecimy, ale chyba tego nie powiem. Po prostu to się okaże. Co o tym myślisz?
Tak. A ty masz jakąś taką koszulkę z jakąś reprezentacją? Tak, reprezentacja. Okej. Okay. Wspaniałe jest to, że Michał się ze wszystkim zgadza ze mną. Co nie? Tak, Maju. Oczywiście masz rację. Amerykańskie. Słuchowałem.